Nazywam się Andrzej Łapicki i napisałem książkę. Tak się złożyło, że nieskromnie mówiąc, bo w tym fachu moim należy być nieskromnym, wydaje mi się na tyle ciekawa, żeby zachęcić Państwa bez wstydu do kupienia tej książki. Książka jest w Empiku do nabycia. Nie kosztuje dużo, a ma masę zdjęć, na przykład przedwojennej Warszawy. To jest w ogóle rzadkość. I za jedne 30 zł gwarantuję Państwu, że przejedziecie Skabat na Bielany i nie będziecie wiedzieli, kiedy się znajdziecie w domu. Dziękuję. Muszę w tej książce powiedzieć dwa słowa, co ja o niej myślę. Ja nie mówię, czy to jest w ogóle ma wspólnego coś z literaturą, czy nie. To raczej niewiele, tylko to jest numer, wymyśliłem moim zdaniem, na napisanie autobiografii. To jest w ogóle autobiografia, to znaczy, jeżeli uważny czytelnik, a tylko tacy przecież będą czytali tę książkę, mam nadzieję, to złożą sobie z tych puzli całość, bo tu jest całe moje życie. Tu wszystko jest. Od dzieciństwa bardzo wczesnego, tak, nawet od urodzin piszę o tym tak, jakbym je pamiętał w ogóle, bo to było przedwczoraj. I potem wszystko to, co się działo, dlaczego zostałem aktorem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to w zastępstwie. Ja tu piszę prawdę, że to ta bardzo ładna dziewczyna zaważyła na moim losie. W ogóle dziewczyny ważą na moim losie. Rozmowy zostały dodane dlatego, że bardzo chcieliśmy, żeby był tam taki akcent nasz, to znaczy felietony są bardzo autonomicznym dziełem męża, tak te z teatru jak z Rzeczypospolitej, a rozmowy są takim naszym wkładem wspólnym, bo przy tej książce bardzo dużo rzeczy robiliśmy razem, przez taką amatorską redakcję, wybieranie fotografii z domowych jakichś składnic, z internetu, robienie podpisów, także to jest takie nasze wspólne dzieło. I właśnie tymi rozmowami chcieliśmy też troszkę ubawić, trochę rozbawić naszych czytelników i trochę pokazać, jak ze sobą rozmawiamy w domu, jeżeli to kogoś interesuje. Na spotkanie z panem Andrzejem Łapickim trafiłam całkowicie przez przypadek. W pewnym momencie zorientowałam się, że może książki pana Andrzeja i pani Kamili zainteresują moich dziadków. Potem okazało się, że całe spotkanie było naprawdę fascynującym przeżyciem. Bardzo mi się podobało dzisiejsze spotkanie z panem Łapickim. Bardzo lubię tego aktora, szanuję. Uważam, że dużo dobrych rzeczy zrobił dla kultury polskiej, dla filmu, teatru. Może się wydawać, że jest to coś, co jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy pamiętają dawne czasy, ale ja widzę w tym coś dla siebie i na pewno przeczytam sama tę książkę. Polecam.